Cześć, witajcie. Dzisiaj zaproszę Was na podsumowanie krótkich testów kamery Panasonic HCWX970, czyli modelu, który potrafi nagrywać w 4K oraz ma obiektyw Leica Dicomar i funkcję drugiej kamery. Co to jest, jak wygląda w praktyce, zobaczycie za chwilkę. Będzie też porównanie z moją kamerą, taki film porównawczy na jednym ekranie, czyli z Panasonicem HCV770 za około 2000. Natomiast kamera tutaj przedstawiana, retestowana, kosztuje 3500, więc jest to jakby nie było już sprzęt, półkę cenową wyżej przynajmniej. Tak więc zapraszam Was na to krótkie porównanie i garść moich wrażeń. Zaczynamy. No i przechodzimy od razu do konkretów, czyli do takich najważniejszych cech według mnie tej kamery. Wszystkimi specyfikacjami Was zanudzać nie będę, bo jak ktoś chce, to sobie może sprawdzić na stronie Panasonica. Są pełne specyfikacje tej kamery. Przede wszystkim w porównaniu z moją kamerą to dokładnie tak samo wygląda, tylko że moja jest biała. Natomiast ja mam obiektyw Panasonica, czyli taki podstawowy, a to jest bardzo dobry, jasny obiektyw Leica Dicomar. Co jest też innowacją w tym modelu, to druga kamera. Moi drodzy, otwieramy i zobaczcie. Mamy podstawowy obiektyw, przesłona oczywiście elektryczna, automatyczna, sama się opuszcza. I taka nowość. Robimy sobie coś takiego i widzicie, pojawia się drugi obraz, czyli widać dokładnie moją kamerę, tą białą w tej chwili. Możemy to sobie też oczywiście regulować, tą kamerkę. Wyregulować ją sobie troszeczkę góra, dół względem kamery, więc mamy tutaj możliwość obracania jej i możemy też sobie to okienko z kamerą, tą mniejszą, rozciągnąć lub zmniejszyć. Tak więc to jest taki gadżet typowo, no, chociażby dla osób kręcących jakieś vlogi, jakieś tam podróże, wycieczki, że mogą do tej kamery opowiadać, nagrywają się jednocześnie, jakiś komentarz robią, a jednocześnie filmują wszystko, co jest przed nimi, jakieś ciekawe rzeczy. Dla osób dokumentujących jakieś imprezy rodzinne to oczywiście też może być fajna opcja. Jak nie chcemy tego używać, wystarczy zrobić cyk i to nam się wyłącza. Tak więc gadżet opcjonalny, ale fajnie, że on jest. Mamy też fajną rzecz, czyli przycisk wielofunkcyjny tutaj. Mamy dostęp do podstawowych funkcji tak z poziomu, dosłownie jak nagrywamy, wystarczy nadusić i kręcimy tym góra-dół, mamy wybór opcji. Mikrofony typu 5.1 lub stereo, 25-krotny zoom inteligentny. Dźwięk z kamer, no, moim zdaniem nie jest dobry, natomiast kto woli, ja używam mikrofonów zewnętrznych. Mamy oczywiście tutaj też bardzo precyzyjny zoom, jak we wszystkich Panasonicach. Działa to tak, że możemy zrobić albo bardzo, bardzo powolny taki opieszały wręcz zoom, albo przytrzymać bardziej i zrobić szybki najazd. Tak więc zoomowanie w Panasonicach jest po prostu świetne. Mamy dedykowany przycisk do robienia zdjęć, adapter gorącej stopki, czyli możemy tu sobie dodatkowe akcesoria montować, wszystko jest w zestawie. Akumulator, po tej stronie ładowarka, tutaj na dole wejście słuchawkowe i też mamy wejście chociażby na mikrofon zewnętrzny, jest tutaj wejście AV, HDMI oczywiście, mini i port do zgrywania danych. No i podstawowe też tutaj opcje, chociażby komunikacja Wi-Fi jest, można przez Wi-Fi chociażby z tej kamery korzystać jako z kamery bezprzewodowej, takiej kamery bezpieczeństwa nazwijmy to. Obraz na smartfonie poprzez aplikację można oglądać. Mamy tryb poziomowania level shot, no i też mamy bardzo dobry zoom optyczny. Nawet jak tą kamerą trzęsiemy, to obraz jest naprawdę bardzo stabilny. Kamera wykonana bardzo dobrze, bardzo wysoka jakość wykonania i też użytkowania tych podzespołów. Ja z Panasoniców osobiście jestem bardzo zadowolony. W testach miałem już kilka kamer, osobiście też miałem już kilka na własność, więc znam dobrze ten sprzęt. I tutaj przede wszystkim też jeszcze mamy jedną rzecz, czyli opcję filmowania w 4K, ale nie jest to przymus, ponieważ Full HD ta kamera też radzi sobie doskonale. Osobiście nie przepadam za 4K, ponieważ te pliki wychodzą większe. To prawda, dużo lepsza jest szczegółowość, jakość obrazu. Natomiast pliki są ogromne i trzeba mieć naprawdę mocny komputer do montowania takich plików. Potem wychodzą większe pliki, dłużej się przesyła, po prostu same, nazwijmy to, problemy. Więc ja na 4K jeszcze nie jestem gotowy. Nie jest to ten etap, kiedy moje filmy przejdą w 4K. Poza tym też, żebyście oglądali w 4K, musicie mieć monitory 4K.
czy telewizory, żeby się tym w pełni cieszyć, więc nie ma sensu tego robić, kiedy ta technologia w Polsce nie jest jeszcze za bardzo rozpowszechniona. Tak więc, moi drodzy, kamera naprawdę fajna, za chwilkę jeszcze będzie podsumowanie co do wrażeń z użytkowania, więc też zobaczycie poglądowe filmiki z tej kamery i z mojej kamerki. Tak więc zapraszam Was do dalszego oglądania. Ok, moi drodzy, jak to wygląda, widzieliście, jednak obiektyw Leica Dicomar wysuwa się tutaj zdecydowanie na prowadzenie. Większa szczegółowość, lepsze oddanie kolorów, lepszy balans bieli, nawet na automacie. Obiektyw po prostu jest jaśniejszy, bardziej precyzyjny, lepiej radzi sobie w każdej sytuacji. No i do tego mamy opcję 4K. Ja osobiście z 4K bym jeszcze nie korzystał, ponieważ do tego potrzeba bardzo mocnego komputera, pomimo że mój komputer jest całkiem niezły, to na 4K niestety się troszeczkę nie wyrabia. Więc ja na 4K jeszcze nie przejdę na pewno, natomiast ta kamera też całkiem nieźle Full HD nagrywała. Trzeba przyznać, że lepiej niż moja 770. No i ostatnia funkcja, poza wszystkimi znanymi z Panasonic'ów funkcjami typu HDR i innymi udogodnieniami, czyli ta druga kamera. Fajna opcja dla osób, które nagrywają vlogi, czy jakieś reportaże, czy jakieś tam pamiętniki nawet z podróży, czy takie inne rzeczy, bo możecie od razu swój komentarz mieć wklejony, wtopiony na film. Jest to całkiem fajna rzecz. Osobiście mi ta druga kamerka by była zbędna i pewnie jakbym kupował nową kamerę, co może nastąpić w tym roku jeszcze, to będzie to również Panasonic, to już będzie moja trzecia kamera Panasonica, jeśli kupię tej firmy, a pewnie kupię. Więc to dokładnie może nie będzie ten model, a na pewno coś z obiektywem Leica Dicomar i być może też z opcją 4K, bo jak już kupię kamerę, lepiej mieć opcję 4K i Full HD i za jakiś czas zawsze na to 4K można pokusić się, żeby przejść. Zobaczymy, czas pokaże. Dzisiaj mieliście porównanie plus opis samej kamery, podstawowych, według mnie ważnych funkcji. Pamiętajcie, linki macie w opisie filmu, możecie sprawdzić, ile te kamery, które dzisiaj porównywałem, aktualnie kosztują. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!